Cześć, witajcie w najnowszym odcinku waszego ulubionego cyklu, jakim jest oczywiście Pan Appka. Dziś mam dla was 3 aplikacje, które z pewnością warto mieć na swoim smartfonie, grę oraz aplikację od widza. Zapraszam was serdecznie na odcinek. O Janosiku opowiadaliśmy wam już raz, w 52. odcinku Pana Appki. Ta popularna aplikacja łącząca w sobie nawigację i system ostrzegania o fotoradarach, kontrolach prędkości, oznakowanych patrolach oraz zagrożeniach na drodze otrzymała w ostatnich dniach znaczącą aktualizację. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się jej jeszcze raz. Najważniejszą zmianą w nowym Janosiku jest zupełnie nowy interfejs, dzięki któremu aplikacja wygląda nowocześniej i zdecydowanie lepiej niż dotąd. Na pierwszym planie znajduje się profil użytkownika i jego postępy. Do dyspozycji mamy także wyszukiwarkę, a także skróty do najważniejszych funkcji. Oczywiście podstawowe funkcje, czyli nawigacja i ostrzeganie kierowców, działają tak jak dotąd, dzięki czemu nie zaskoczą was w drodze żadne niespodzianki. Istotną nowością jest też rozszerzenie oferty ubezpieczeń zależnych od stylu jazdy, znanych pod marką U. Dotąd w ramach spersonalizowanych ofert dostępne było tylko ubezpieczenie OC. Teraz możecie też kupić polisy AC, NNW i Assistance, a ich cena będzie dostosowana do waszego stylu jazdy. Macie nieraz potrzebę nagrania tego, co dzieje się na ekranie waszych smartfonów? Wbrew pozorom to przydaje się bardzo często, kiedy zwykły, statyczny zrzut ekranu jest niewystarczający. Najlepszą według nas aplikacją do nagrywania ekranu jest AZ Screen Recorder. Dlaczego? Powodów jest wiele, ale najważniejsze z nich to nielimitowana długość nagrywanych materiałów, brak znaków wodnych i reklam umieszczonych w naszych filmach, a także możliwość wyboru rozdzielczości klipu, nawet do QHD. Dodatkowo AZ Screen Recorder pozwala na przechwytywanie dźwięku z mikrofonu, zaznaczenie fragmentu ekranu do przechwycenia, ustawienie prędkości zapisu i wstrzymywanie oraz wznawianie nagrywania. W aplikacji znajdziecie także proste funkcje edycyjne, dzięki którym dodacie do filmu napisy, logo czy stworzycie materiał poklatkowy, a to wszystko w darmowej wersji aplikacji. Wersja premium to dodatkowo możliwość m.in. nagrywania za pomocą przedniej kamery oraz rozbudowania opcje edycji wideo. Zakup nowego mieszkania to jedna z najważniejszych, najdroższych i najtrudniejszych inwestycji, z jakimi przeciętny człowiek musi się nieraz zmierzyć. Na co zwrócić uwagę, jak sprawdzić, czy deweloper jest rzetelny, jakie dokumenty przygotować i zazwyczaj jak załatwić kredyt hipoteczny? Pytań i decyzji do podjęcia przy zakupie nowego M jest naprawdę dużo, ale dużo łatwiej poradzicie sobie z całym procesem wyboru, zakupu i odbioru mieszkania z aplikacją Kupuję M. To prosty w obsłudze, ale dobry merytorycznie poradnik, który wyjaśni wam wszystkie najważniejsze kwestie związane z tą inwestycją i przeprowadzi krok po kroku przez wszystkie zawiłości związane z zakupem, a potem odbiorem mieszkania od dewelopera. Poza poradami w aplikacji znajdziecie też wygodne checklisty, na których będziecie mogli odznaczyć realizację kolejnych punktów na drodze do finalizacji transakcji, kalkulatory kosztów zakupu i kredytu, a także formularz kontaktowy do doradcy finansowego. Myślicie o nowym mieszkaniu? Ta aplikacja będzie wam bardzo pomocna. Możliwość gry w dobrą piłkę nożną była dotąd domeną użytkowników PC-ów i konsol. To się jednak zmienia i również posiadacze smartfonów mogą w końcu zagrać w jeden z najpopularniejszych tytułów tego gatunku – Pro Evolution Soccer 2017. Czy mobilna wersja gry dorówna tej znanej z PC-ów? Niestety nie do końca. Do dyspozycji mamy ograniczoną liczbę drużyn, również występujących w nich piłkarzy, a także rozgrywki, w których możemy wystąpić, niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. To jednak nie zmienia faktu, że sama gra jest całkiem przyjemna. Tempo akcji co najmniej zadowalające, możliwość rozgrywania spokojnego, przemyślanego ataku pozycyjnego lub szybkiej kontry, wiele rodzajów zagrań to zdecydowanie plusy PS 2017. Problemem może być dość specyficzny system sterowania zawodnikami. Niezbędne jest wykorzystanie palców obu dłoni, co powoduje, że znaczna część ekranu jest zasłonięta, a kiedy prowadzimy akcję akurat w tym miejscu, w którym trzymamy kciuk, robi się spory problem. PS 2017 to mimo swoich mankamentów całkiem przyjemna piłka nożna, o ile nie oczekujemy dokładnego przeniesienia pecetowej i konsolowej gry na smartfona. Warto też uzbroić się w nieco pieniędzy na mikropłatności w grze lub trochę cierpliwości. Jeśli nie chcecie za nic płacić, po kilku meczach oczekiwanie na możliwość rozegrania kolejnego będzie coraz dłuższe. A na koniec prosta, ale bardzo przydatna aplikacja, która może nawet uratować życie. Lokalizator AED to apka, która wyświetla na mapie najbliżej zlokalizowany automatyczny defibrylator. Po tapnięciu na serduszko z piorunem widzimy dokładną lokalizację, a naciśnięcie na nią powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji, takich jak dostępność oraz dokładne miejsce urządzenia. Dodatkowo mamy udostępniony numer telefonu miejsca, gdzie znajduje się defibrylator, a także jeśli nie znamy okolicy, możemy skorzystać z nawigacji. Bez wątpienia tę aplikację powinien mieć każdy z Was na swoim smartfonie. Apkę polecił nam Sebastian Kubica. A na koniec jeszcze tylko wspomnę o konkursie, w którym do zgarnięcia jest kubeczek z logiem Pana Appki. Aby go zgarnąć, musicie napisać nazwę swojej ulubionej aplikacji w komentarzu pod filmem na YouTubie. Najciekawsza propozycja zgarnia nagrodę. Do zobaczenia już za tydzień. Cześć!